Cześć. Słuchajcie, 2 tygodnie Maybach spędził u nas. Nie pracowaliśmy pełnych 2 tygodni, ponieważ były inne zajęcia w międzyczasie, aczkolwiek praktycznie codziennie coś robiliśmy przy aucie. Dzisiaj nakładamy ceramikę. Nasi eksperci przygotowują się i zaraz nakładamy pierwszą warstwę ceramiki. Co daje nam ceramika? Często słyszymy w necie, że to jakieś magiczne cudo, które chroni przed wszystkim. Nieprawda. Ceramikę potraktujmy jako taki super wypełniacz do wszystkich mikroporów w lakierze, które zabezpieczają nam auto, zabezpieczają nam lakier przed utlenianiem się. To wbrew pozorom bardzo ważna sprawa, bo lakier, na którego działa deszcz, wiatr, drobne kamyczki, pył i mycie i tak dalej, ten lakier się niszczy. On się niszczy, utlenia, słońce, zimno, ciepło, lód. To wszystko niszczy nam strukturę lakieru i ten lakier zaczyna wyglądać staro. Ceramika przede wszystkim chroni przed tym. To nie jest magia, że weźmiemy gwoździa i porysujemy i ceramika nam zabezpiecza. Od tego są folie ochronne. Ok? Przygotowują sobie nasi eksperci lakier. O, widzę, że Janusz już nakłada. Wiecie, samo nakładanie ceramiki, przynajmniej naszej, nie jest magicznie trudne. Jeżeli macie podstawy, wiedzę, umiejętności manualne, jesteście sobie w stanie poradzić po bardzo szybkim szkoleniu. Najważniejsze, aby zrobić to szybko, szczególnie przy ciemnym kolorze, nie bawmy się 2-3 minuty, bo nam zastygnie ceramika i efekt jest taki, że trzeba odpolerować później lakier. Więc nakładamy. Janusz sobie podzielił tutaj na 2 połówki. Najpierw zrobi jedną stronę, później przejdzie na 2 stronę, ponieważ maska w Maybachu jest duża. Sandra z tyłu tak samo nakłada i lecą sobie element po elemencie. Proces nie potrwa dłużej we 2 niż 1/2 godziny. Następnie, jeżeli jest to nasza ceramika, czekamy mniej więcej 8-10 godzin. Możemy zrobić to szybciej, jeżeli sobie ją wygrzejemy promiennikiem podczerwieni, natomiast normalnie 8-10 godzin nakładamy 2 warstwę. Cała procedura tak wygląda. Trwałość tej ceramiki jest to 2 lata realne. Możemy spokojnie sobie ten samochód użytkować, dbając o niego detailingowo, myjąc go zgodnie ze sztuką. Ta ceramika poleży nam 2 lata. Jeszcze jedna taka kwestia, ponieważ często auta są nowe, salonowe i te auta właściciele zabezpieczają. I tutaj występuje zawsze takie pytanie, proszę pana, ale po co nam korekta lakieru? Przecież auto jest fabrycznie nowe. Nie robimy wtedy takiej korekty jak przy starym aucie. Bardziej można to nazwać jako mechaniczne czyszczenie lakieru. Słuchajcie, po fabryce ten samochód nigdy nie był polerowany, potrafi stać 1/2 roku w magazynie, potrafi być zabezpieczany na statkach, jeżeli płynie to kontenerami czy innym rodzajem transportu. Ten lakier potrafi być bardzo zniszczony. Wtedy oczywiście normalna korekta, ale jeżeli trafia się nam idealny egzemplarz, to wystarczy, jeżeli wyczyścimy takim finiszem 2-3 godzinki lakier, ale należy wzruszyć te wszystkie osady, które są na lakierze, bo dekontaminacja nam tego nie przygotuje tak jak trzeba. Także nawet przy fabrycznych autach, przed nałożeniem jakiejkolwiek ceramiki, warto zrobić takie maszynowe czyszczenie lakieru. Ja to tak nazywam, no to jest ten taki finisz, który nam przygotowuje lakier. Ta ceramika będzie nam działała dużo lepiej, dłużej. Będziemy mieli taki bardzo fajny efekt finalny.
Tu jeszcze lustereczka, one są zdjęte. Niestety były tak głębokie rysy, że nie udało się tego wypolerować, dlatego oddaliśmy do lakiernika i będziemy nakładać ceramikę i potem zabezpieczone lusterka nałożymy na karoserię. Tu oczywiście dopytamy ekspertów, w którą stronę lepiej to zrobić, ale wydaje mi się, że najpierw ceramika, a potem nakładanie. Mariusz? To już tak naprawdę. Czyli według eksperta bez znaczenia. Ważne, żeby utwardziła się ta ceramika po nałożeniu i dopiero żebyśmy robili montaż. No bo tak to będzie kompletnie bez sensu, ok? Oprócz tego zrobiliśmy jeszcze parę rzeczy, jak wymiana grilla, wymiana dekielków, tak aby te takie najbrzydsze elementy, których się nie udało uratować, żeby były nowe, fajne, piękne, bo auto jest tego warte.